Tak wygląda właśnie kaplica w Damienicach podczas przebudowy. Już tam część dobudowano, będzie większa, dłuższa, wyższa, szersza i tak dalej. Znaczy, no i właśnie tydzień temu ostatnia msza była i już następna w tym niedzieli nie ma. Bo już jest zaczęte takie roboty są, które już nie mogą się mszy odbywać. To jest tablica informacyjna, że to jest przebudowa, rozbudowa, nadbudowa budynku kultu religijnego kaplicy pod wezwaniem świętego Maksymiliana Marii Kolbego. I to obejmuje budowę podziemnego odcinka instalacji gazowej oraz budowę układu komunikacji wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi na działce numer tam. I tak tutaj to właśnie się ta informuje tablica. I to jest tablica informacyjna, jak to będzie wyglądało, tutaj wizualizacja. No i tu jest też już to wszystko, roboty to zaczęte są w koło. Jest tylko tak deskami tu wejście zrobione. Tu jest krzyż był, to już krzyż już został zdjęty. Właśnie taki, i to, ale jeszcze tablica tutaj, że tu jest msza tutaj, ta jest napisane, jeszcze nie zdjęta. Sprzęt do sprzątania. I otwieramy drzwi otwarte. No. Tak tutaj to wygląda. I tu jest zakrystia, to tu jeszcze zostały wszystko lampy pościągane. Zostały tylko tutaj jakieś tutaj blachy. Albo to grzanie. Tu jest jeszcze ten licznik energii. Włączone jeszcze jest wszystko. Tu jest woda, tędy doprowadzona. No i to reszta tutaj jakieś biurka. Tak wszystko zebrane. Były ławki. A to jest takie, a to było grzanie tutaj, tędy. Tak wygląda właśnie w środku kaplica, już przygotowana do remontu. Wszystkie wyposażenie wyjęte. No i tak tutaj to wygląda właśnie. Wszystko otwarte. No idziemy powrotem. Tutaj jeden z żyrandoli jeszcze tu został. No i tak pisze, że właśnie są msze w czasie zimy. Lipiec, sierpień właśnie były. W niedzielę o 16 były msze i właśnie tydzień temu ostatnia była. Przed tym remontem, który już powodował, że nie mogą się już odbywać te msze. W takim etapie teraz. Tak tutaj to właśnie wygląda. I to by było na tyle z tego miejsca. Tak tutaj to wygląda. I tyle na razie.